Kontynuujemy naszą podróż do odrodzenia w DC i zabieramy się za dwa najlepsze, albo najbardziej przynajmniej popularne obecnie składy Justice League kontra Suicide Squad. Czy warto od zera zabrać się za jeden z tych dwóch komiksów? I nie ma co robić wstępu. Nie warto. Koniec, dziękujemy, do widzenia. Cześć. Oba komiksy próbują nam teoretycznie na nowo opowiedzieć. W przypadku Justice League mamy nowego Supermana, więc mamy poczucie braku zaufania ze strony Ligi wobec Supermana. Czy on czegoś nie kombinuje? Czemu on przez te lata sobie wychowywał dziecka, a nie zabijał potwory? Przecież dzieci są nieważne. A w przypadku Suicide Squad? Właściwie ja nie wiem, o czym jest ten tom. Ja go następnego dnia po przeczytaniu go zapomniałem. Jest Jim Lee, który ma rysować epickie walki, jest gruba Amanda Waller znowu i ten Suicide Squad zostaje gdzieś znowu wysłany, by odkryć tak naprawdę przez chwilę generała Zoda, który jest w strefie negatywnej, która jest w... A tu nawet nie ma czego tłumaczyć. No właśnie. Nie... Jest Suicide Squad, zostają wysłani na misję, gdzie się biją z Zodem i to jest cała fabuła. Cała fabuła. I dlaczego dla mnie te dwa komiksy nie działają bardzo pokrótce? Zacznę od Suicide Squad. Suicide Squad nie działa, bo na poziomie scenariusza to jest... Niezależnie od tego, że to jest napierdzielanka, to każdy dialog jest bolesnym cepem, gdzie ktoś musi powtórzyć, co robi 1000 razy, gdzie musimy użyć słowa oddział samobójców 50 razy. Przecież jesteście oddziałem samobójców. Bije się dalej. Słyszałeś, że ja jestem oddziałem samobójców? Albo jestem Deadshot. Ja nigdy nie chybiam. Haha. 2 strony później piję kawę. A wiedziałeś, że ja nigdy nie chybiam? No. Tego się nie da czytać, a oglądać dla mnie, ja jestem zmęczony. Ja nie lubię tego Jima Lee. Ja wolę tego Jima Lee sprzed 20 lat. Z komiksu jest tak bardzo pobieżnie przedstawia postacie, które znamy z filmu, nie? Tak, Jeśli ktoś lubi film, to powinno mu się to spodobać. Tak mi się wydaje. Zgadzam bo się. To jest taki prosty akcyjniak, gdzie po prostu mamy grupę postaci, które w sporej części znamy z wszystkich chyba znamy z filmu. Wszystkich nie? Znamy z filmu, bo oni zmienili ten skład, nie dał całkowicie ten filmowy. Tak, bo wprowadzili do wersji, która była przed Rebel, tak. Dodali tego Ricka Flagga, co jest ważnym elementem tych komiksów, który jest wstępem do całego tutaj tego rebitowej wersji, który też tutaj jest zawarty. No i mamy Harley, mamy katanę dodaną całkowicie siłę, z tyłka zupełnie, stupy. Żeby była dokładnie tym samym, czym jest w filmie. Czyli kim ona jest, to jest katana. Ona jest niebezpieczna. I to jest wszystko... To jest bardzo smutne w tym komiksie, ale ja powiem tak, wydaje mi się, że nawet jeżeli ci się podobał film, to możesz tutaj się bawić dużo gorzej, bo to mi trochę przypomina Niezniszczalnych 3. W sensie postaci te same, ale akcja już jest taka nużąca. I tutaj ja wiem, próbuję efekty robić, niektóre strony są takie, o dzień dobry, kot przyszedł zobaczyć. Widzicie, nawet kot nie szanuje tego komiksu. Co jest? A se stój. Tylko czemu tyłkiem do widza? Jak to będzie? frontem do klienta, frontem. A zostań kotem, mi to nie przeszkadza. Będziecie mieli trochę efektów specjalnych, 3D teraz macie efekt. Ale szybciutko wracając, nawet te rysuneczki, które mają być akcja, wiadomo, wiesz, mięśnie na szyi takie wielgachne, jak Zod wychodzi, to potem właściwie każda z tych rzeczy zaczyna się wcześniej czy później zastanawiać, czemu ta postać nie umarła, czemu ta postać nagle ma takie moce, a nagle nie ma takich mocy. Skoki levelami mocy są tak przeraźliwe, że nie ma tu żadnej konsekwencji. Amanda Waller nie jest w ogóle mastermindem. Ona mówi ludziom, cześć, będę ci się manipulować. A, dziękuję. Musisz zrobić to, ja ci to mówię. A, ale mnie pani zmanipulowała. No i to jest, wiesz, że te postacie w ogóle ze sobą nie grają. Tutaj nie ma żadnych relacji. Są takimi zupełnymi wydmuszkami. Ich dialogi w ogóle nic nie następuje takiego, żeby było widać, że oni się znają, że mają tam do siebie jakieś uczucia jakiekolwiek, nie? Próbują tak niby rysować, że tutaj Carl jest z flagiem czy coś, ale to jest takie... Ale to jest tak na siłę, bo widać, że ten zespół jest akurat po premierze filmu szybko musimy wrzucić te postacie do jednego wora, żeby się wszystko zgadzało w portfelu. I no to nie gra za bardzo. Znaczy, wiesz, jako taki głupawy komiks o napierdalaniu się z wielkim, złym typem z Kryptona, gdzie Zod też jest kijowy, bo... Ja bardzo lubię generała Zoda, gdzie jest naprawdę takim tyranem popieprzonym, a tu jest po prostu gościem, który chce się napierdalać, bo był w więzieniu, wyszedł z niego, znaczy uciekł z niego i zaczyna wszystkich napierdalać, których spotka. To jest takie sobie, no ten, wiesz, może się to rozwinąć, ja nie czytałem dalej w oryginale, nie wiem, co się dalej będzie Będziemy czytać, będziemy wam mówić, spokojnie. Więc jest tutaj jakaś szansa, że to się rozwinie w
coś ciekawego, ale po tym, przynajmniej pierwszym tomie, nie zdecydowałbym się bardzo na kontynuację tej przygody. Wydaje mi się, że nawet jeżeli masz wiarę w ten tom, no to po pierwszym tomie odrzucisz i drugiego nie będziesz chciał ruszyć. A szkoda, szczerze powiedziawszy, bo dla mnie Suicide Squad był fajnym konceptem, kiedy brał postacie naprawdę czwartoplanowe, nawet piątoplanowe, których nikt nie znał, nikt nie pamiętał i używał ich w komiksach. Kiedy bierzemy już pierwszoplanowe, bo Harley Quinn stała się pierwszoplanową postacią, to ja wiem, że ona nigdy nie zginie, nie ma żadnego napięcia pomiędzy tymi osobami. Nagle dodawana jest jakaś moralność, która nie wiadomo skąd tam się bierze. Ten Rick Flag, który jest dużo lepszy, kiedy jest psychopatą, a jeszcze lepiej, kiedy to jest syn komisarza Gordona tam jest jeszcze wplątowany. Tak, jak był w tej wersji, która u nas wychodziła, gdy Eggman wydawał New 52. Tak, to przynajmniej miało sens. Psychopata zarządza psychopatami, a nie Rick Flag, który tutaj jestem taki moralny. Ale nie ma sensu marnować, strzępić języka. Tylko dodam, że jeśli ktoś lubi Jima Lee, to może mu się spodobać. To nie jest ten Jim Lee, który rysował choćby Hasha czy X-Menów, których znamy z Semika. Ale to nadal jest Jim Lee. Jeśli ktoś lubi Jima Lee, to powinno mi się to spodobać. No w pewnym sensie tak, to w sensie, ale to tak, no tak, to tak jak ci, którzy kochają Romitę, to czytają wszystko Romity. No tak, tak. No, chociaż też, Romita się mocno zmienia, nie, na przestrzeni lat, to się przyjmuje jego rzeczy i tak jest, ale widać, że tutaj dla Jima Lee to było zlecenie i taka rzecz, którą narysował tylko po to, żeby wpadło więcej kasy, bo jest jednak teraz ważnym tam, wiesz, zarządzającym w DC i mówi, narysuje to, bo wie, że się sprzeda, nie? Tak jest, ale nie ma jest. W tym takiego serca jak kiedyś. Co widać po niektórych kadrach, szczególnie, które dla mnie na przykład mi się kojarzyły właśnie, albo po pierwsze kojarzyły mi się z Morrisonowym runem Justice League, gdzie faktycznie były bardzo podobne kadry, bardzo podobne pozy i tak dalej, kurczę, a po drugie z pozami niektórymi i sposobem tworzenia postaci, które ja już u niego widziałem kilkanaście lat temu, więc nawet nie próbował się wysilić, żeby Harley Quinn przypominała Harley Quinn, katana nie miała takiej talii, czy na przykład Zod nie wyglądał po prostu jak Sasquatch ogolony, szczerze powiedziawszy. Tak. No, Zod nie jest Zodem, kompletnie nie wygląda jak Zod. Ale to dobra, no to do Ligi Sprawiedliwości, czyli tak, tutaj nie polecamy. Do Ligi Sprawiedliwości... Znaczy, ja nie polecam, tak. Ja powiem, jeśli ty ktoś, jeśli tak, jeśli nie, jeśli, to nie jest dobry komiks, ale jeśli ktoś lubi filmowy Suicide Squad i ma jakieś tam cieplejsze uczucia do Jima Lee, może sprawdzić ten komiks. Zgadzam się. Ja mam cieplejsze uczucia do Jima Lee, ale to mi nie wystarczyło. Z Justice League dla mnie jest chyba trochę gorzej nawet niż z Suicide Squad. Ta wielka walka tych dwóch komiksów najwyraźniej... Mamy tutaj fajny pomysł, moim zdaniem. Pomysł jest bardzo fajny. Nowy Superman, nie ufamy mu, sprawdźmy go, dowiedzmy się jak możemy przetestować jego zaufanie, porozmawiajmy o tym w ogóle. Cudowny pomysł na dynamikę. Wrzucasz nową postać w grupę, gdzie jakaś tam chemia już jest i zobaczmy jak to będzie działać. Ale tutaj sposobem do sprawdzenia tego jest kolejny, to już chyba może być 50. event, który rozwala cały świat w ciągu 3 sekund. Ja się kompletnie tym już nie jaram, po tym, po Darkseid War, po... Szczególnie, że to nie miało wpływu na nic. Na nic, kompletnie. Cały świat się rozpada, miliony ludzi prawdopodobnie giną i w ramach tego my mamy jakieś tutaj relacje pomiędzy Supermanem a resztą wyczuć. To tak nie działa. Tutaj aż gdzieś, nie wiem czemu, ale wezmę tego Morrisona, bo Morrison na przykład brał prostą rzecz. Wysyłał ich na stację, gdzie tam trafił, Prometeusz trafił na stację i trafił tam na stację Prometeusz, czyli mamy zamkniętą przestrzeń, mało miejsca i tutaj działamy. I dzięki temu... Tak, bo jak już robił, wiesz, taką fabułę, która była taka wielka, na wielką skalę, no to ona była naprawdę na wielką skalę, nie? I on się tam bawił tymi konceptami w taki sposób, że się to zachwycało jako czytelnika. A tutaj jest inwazja po to, żeby była inwazja. Taka mega typowa, że pojawia się jakieś wielkie barachło, znikąd. I atakuje. I nie pamiętam zupełnie, co się działo w tym komiksie. Są kule w środku ziemi, które Superman musi przepchać. Są wielkie postaci, które niby istnieją i były od zawsze i broniły Ziemię przed czymś, co ma nadstąpić. Jest rasa jakichś takich, nazwijmy to obcych, która z kosmosu na tyle i wbija się nam i zmienia ludzi w posłusznych. Ten złoczyńca jest tak nieciekawy i ta cała grupa... Nic tutaj nie jest ciekawego, a dla mnie tutaj jest jeszcze jeden element. Ja oceniam Justice League jako komiks, który ma być wprowadzający. Więc sięgasz po to, sięgasz po każdą rzecz z Rebirth, nie masz pojęcia o niczym. I to, co dostajesz po pierwsze chaos, nie masz pojęcia kto z kim, coś tam. Po drugie, z samego komiksu niedużo się dowiadujesz o tej Justice League. Po trzecie, no masz historię, gdzie jest buch, buch, buch. Kocham, nienawidzę, Superman zły, dobry. Kończysz ten komiks i ty tak naprawdę nie będziesz fanem Justice League kompletnie, nie będziesz fanem żadnej z postaci, bo nic cię w żadnej z nich nie przyciągnęło. Masz momenty, gdzie na stronach mówią, ty jesteś wojownikiem, ty jesteś kimś tam, ty jesteś prawdą. My tak, o Jezu.
O Jezu, no w ten sposób się nie uczysz bohatera. Wiesz, to jest takie... takie nawet nietypowa historia Justice League, gdzie jest taki wielki rozpierdolnik i musisz te postacie, wiesz, połączyć w całość. A często jest tak, że właśnie scenarzysta nie ma pomysłu na przykład 90% zespołu. Tak, tak, chce napisać tak, historię tak. o Supermanie. Tutaj widać, że był ten motyw Supermana, który... Bo chcemy jest, tym tak, grać. Tak, tak, tak. Chcą tym grać, ale nie masz pomysłu na resztę zespołu, a oni tam muszą być. I to jest najgorsze. Tak właśnie u Morrisona tak było, którego też przed chwilą pokazywaliśmy, gdzie on tam miał pomysł na każdą postać. Każda miała swoje miejsce, każda była istotna, każda coś robiła. A tutaj jest, to, jak już mówiłem, straszny rozpierdolnik po prostu w tym komiksie, po którym już nic nie pamiętasz. Tutaj też nawał dialogów, takich po prostu ekspozycyjnych, gdzie jest mówienie dla mówienia. I to jest nudne. Ja nienawidzę się, wiesz, przedzierać przez tony tekstu, bo to jest niepotrzebne. To jest komiks, szczególnie źle napisanego tekstu. Tak, tu powinno, wiesz, obraz współgrać z narracją, to powinno być płynne. Tak. Nawet jak mogę narzekać na to Suicide Squad, to jest płynne. To jest po prostu durna nawalanka. Szybko zapominasz. Ale szybko się prze... Tak. Nie, wiesz, nie czułem się po tym jakoś szczególnie źle. Przeczytałem i tyle, nie? Mm-hmm. Przeczytałem, pooglądałem sobie momentami fajne obrazki, było spoko. Tak. A tutaj się po prostu męczyłem, bo to było nudne. Jeśli nie podoba mi się przeciwnik, drużyna nie współgra ze sobą, nie czuć żadnych emocji między nimi, to jest po prostu nudne. I tu jest największym problemem jest scenarzysta, czyli Brian Hitch. O, aż kot przyszedł ponarzekać na niego. Słyszał Hitcha, on też pamięta poprzedni run. To było tak, że między Rebirth a końcówką New 52 on dostał swoją serię Justice League. Tak. Gdzie tam napisał kilkanaście numerów. I to chyba nikt tego nie czytał, bo to wychodziło co kilka miesięcy, bo on jest straszny, bo on rysuje ten komiks i jest scenarzystą. Tak, tak, tak. A on od czasu jeszcze, gdy robił dla Marvela, na początku tego wieku, tak, to też miał, pamiętam, że Ultimates, tam były straszne kilkumiesięczne zrywy. Ale tam jeszcze miał jakieś pomysły przynajmniej. Tak, ale tam nie, tam pisał Mark Millar, więc to było spoko, ja lubię bardzo Ultimates. No. I on tam się skupiał na tych rysunkach, on rysował kilka miesięcy, ale wyglądało fantastycznie. A tu, gdy jest i scenarzystą, i rysownikiem, to niektóre te rysunki są po prostu na odpieprz, tak zrobione. Są. I widać, to już nie jest ten Hitch, który był dekadę temu, zupełnie. Tak. Dalej są takie, gdzie widać, że miał więcej czasu. I można się zachwycić niektórymi tymi panoramicznymi, bo on ma te filmowe, tak, nie? Tak. Ale w większości to jest, słabo to wygląda. I on nie jest scenarzystą. Nie. On nie powinien pisać tych komiksów. Ta poprzednia wersja Justice League była straszna, myślałem, że to zakończą. Dokładnie. Tak. Ale jest ledwo jako skończyli i nie wiem, czemu mu dali w Rebirth pisać najważniejszy tytuł tak naprawdę. Bo przed premierą filmu powinien to dostać ktoś, kto naprawdę, wiesz, więc niestety, a swoją drogą to jest dla mnie taki straszny dowód, że tak bardzo zależy nam na kasie, że byle komu dajmy, bo i tak bo zarobi. I, tak się sprzeda, I tutaj wepchnijmy Jima Lee, bo i tak Suicide i tak dalej i zarobimy. To jest takie, kurczę, nie róbmy tego w ten sposób. Więc w walce Liga Sprawiedliwości versus Suicide Squad przegrywa czytelnik, moim zdaniem. Zobaczymy, jak będzie następnym razem, ale to jest teraz już teraz pies też chce jeszcze. Hop. W następnym odcinku zajmiemy się zwierzętami najwyraźniej. Zwierzętami i lepszymi komiksami. Tak jest, obiecujemy. W każdym razie, na razie i następnym razem kolejne dobre komiksy.